kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk wielkopostnych. Za kogo powinniśmy się modlić? Módlcie się jedni za drugimi, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego. Bóg cię, drogie dziecko, obdarza siłą, mądrością, wszystkimi darami, które mu się podoba w sercach swoich wiernych rozlewać. Ale wszak nie ty jedno jesteś na świecie, a wszyscy ludzie, podobnie jak ty, mogłobyś, są bez pomocy Boga na świecie bardzo nieszczęśliwi. Bóg jest naszym Stwórcą, Ojcem nas wszystkich. Miłuje nas jako dzieci swoje. My też między sobą, jak bracia, miłować się powinniśmy i jedni za drugich się modlić, by nam Bóg błogosławił, nami się opiekował, wysłuchiwał nasze prośby. Naprzód, czy nie jest Twoim obowiązkiem jako dziecka wznosić swe serce do Boga i gorąco Go wzywać za Twoimi dobrymi rodzicami, którzy życie swe poświęcają dla Ciebie i otaczają Cię taką miłością? Jak im okażesz swoją wdzięczność? Przede wszystkim modlitwą za nich. Proś Boga, by im w swych błogosławieństwach zwrócił dobra, którymi Cię obdarzają, starania, którymi otaczają. Proś Go, by Ci dał łaskę stać się dla nich pociechą przez prawdziwie chrześcijańskie postępowanie. Bóg tego dowodu miłości dla rodziców wymaga. Miej ufność, że Cię wysłucha. Módl się też za swoje rodzeństwo, za krewnych, za nauczycieli, z takim oddaniem pracujących nad Tobą. Módl się za wszystkich, którzy o Tobie myślą. Módl się za naród, tę jakby drugą wielką rodzinę swoją, którą każde lepsze serce kocha tak głęboko. Módl się dalej, drogie dziecko, za tych, którzy cierpią jedną z nędz, w której ziemia tak bardzo bogata, by Bóg ich swą łaską wesprzeć raczył, by im nieszczęście ku ich uświęceniu posłużyło. Módl się o pociechę dla smutnych, o nawrócenie grzeszników, by Bóg im swym miłosierdziem ku sobie pociągnął. Modlitwa w tym razie tyle może zdziałać, jeśli ją niebo dla nich przyjmie. Wszak wiesz, że matka często winę przebacza jednemu dziecku, gdy drugie niewinne za nim prosi. A Bogu bardzo się podoba nawracać serca zbłąkane na prośbę wiernych swych dzieci. Jeśli byś prosiło matkę o zrobienie jakiejś przyjemności tylko tobie samemu, bez udziału w niej twojego rodzeństwa, nie myślę, by wysłuchała takiej prośby z zadowoleniem, bo byś postąpiło jako samolub. Tak samo da się powiedzieć o Panu Bogu. Jeśli by każdy z nas prosił Go tylko za samym sobą, Bóg, który jest samą miłością, który serc niemiłosiernych nie znosi, nie wysłuchałby próśb naszych. Toteż boski Zbawiciel, ucząc nas, jak mamy się modlić, chciał, by pierwszy wyraz modlitwy nas wszystkich w Jego sercu połączył. Kazał nam przemawiać do Boga nie Ojcze mój, ale Ojcze nasz. Niech forma ta, pełna miłości, stanowi naszą radość. Ona nas wszystkich czyni dziećmi Bożymi. A jeśli przez własne usiłowania niewiele możemy dla naszych braci, ludzi, cieszmy się, że przez modlitwę jesteśmy w stanie najcenniejsze dobra dla nich otrzymać. Drogie dziecko, zastanów się, za kogo możesz się dzisiaj pomodlić?